Dyktando Polish for you. Wesołych świąt. Boże Narodzenie jest w Polsce bardzo lubianym świętem. Boże Narodzenie jest w Polsce bardzo lubianym świętem. Boże Narodzenie jest w Polsce bardzo lubianym świętem. 24 grudnia rodziny spotykają się przy choince na bezmięsnej kolacji. 24 grudnia rodziny spotykają się przy choince na bezmięsnej kolacji. 24 grudnia rodziny spotykają się przy choince na bezmięsnej kolacji. Na wigilijnym stole są pierogi, karp, śledzie, groch z kapustą, barszcz z uszkami i inne potrawy. Na wigilijnym stole są pierogi, karp, śledzie, groch z kapustą, barszcz z uszkami i inne potrawy. Na wigilijnym stole są pierogi, karp, śledzie, groch z kapustą, barszcz z uszkami i inne potrawy. Przed jedzeniem ludzie łamią się opłatkiem i życzą sobie wszystkiego najlepszego. Przed jedzeniem ludzie łamią się opłatkiem i życzą sobie wszystkiego najlepszego. Przed jedzeniem ludzie łamią się opłatkiem i życzą sobie wszystkiego najlepszego. Po kolacji jest czas na kolędy i prezenty od świętego Mikołaja. Po kolacji jest czas na kolędy i prezenty od świętego Mikołaja. Po kolacji jest czas na kolędy i prezenty od świętego Mikołaja. O północy katolicy idą do kościoła na mszę, która nazywa się pasterka. O północy katolicy idą do kościoła na mszę, która nazywa się pasterka. O północy katolicy idą do kościoła na mszę, która nazywa się pasterka. W pierwszy i w drugi dzień świąt spędza się czas z rodziną, je się świąteczne specjały, ogląda filmy i odpoczywa. W pierwszy i w drugi dzień świąt spędza się czas z rodziną, je się świąteczne specjały, ogląda filmy i odpoczywa. W pierwszy i w drugi dzień świąt spędza się czas z rodziną, je się świąteczne specjały, ogląda filmy i odpoczywa. Na Boże Narodzenie ludzie życzą sobie wesołych świąt. Na Boże Narodzenie ludzie życzą sobie wesołych świąt.
Na Boże Narodzenie ludzie życzą sobie wesołych świąt. To było Dyktando Polish for You, wesołych świąt. Zapraszam do przesłania dyktanda na www.polishforyou.eu albo do skorzystania z transkrypcji tego dyktanda na grupie na Facebooku Polish for You Group. Pozdrawiam serdecznie. To było dyktando Polish for You i mówiła dla Was Justyna. Pa!